Witam. W dzisiejszym filmie będzie na temat sekcji zwłok Brony Wirnikowej Amazonek KG-303. Także zapraszam do oglądania. Pokażę w tym filmie, jak rozbieramy tą bronę, jak ta brona jest zbudowana, jak ona działa oraz co jest do wymiany i czy w ogóle naprawa tej brony będzie opłacalna. Także zapraszam na film. Ściągamy pokrywę z góry brony. Tutaj mamy luz na łożyskach niektórych. Chcemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało po rozebraniu. Wojtku, żeby mi to przeskoczył. Nie wejdzie. Tu przychodzi ta przekładnia główna napędowa. W tym miejscu. Nie no, był taki, wchodził to. I tu jeszcze ta przekładnia jest do rozebrania, bo ta obudowa jest pęknięta w tym miejscu. Zaraz się zabieram za rozbranie tej przekładni. Kubuś, chodź tu, kurwa, my się tu pierdolim. Ręcznie ją włożymy. Myślę, że ona cięższa. No i dobra. Jedna pokrywa już zdjęta. Trzeba olej jeszcze spuścić. Z tamtej strony jest korek spustowy. Tutaj. Trzynastka? Nie. To taka uszczelka jest, nie? Taka pianka jakby. A ten mały nie ma baterii? Mam, tylko nie pójdzie, ładuje się. Baterię mam jeszcze wziąć, to jest dużego. No tam małego potrzebuję. Dobra, rozbieram przekładnię, najpierw ściągam tą pokrywę. Dobra, pokrywa zdjęta. Tutaj w tym miejscu możemy montować różne koła o różnej ilości zębów i zmieniać przełożenia. Tutaj była tabela. Jakie koła, jakie przełożenia, ale już jest starta. Naklejka się zdarła. Teraz tak, to nawet są takie na szybki montaż, takie pierścienie. Ja się tutaj wyciąga. O. Jakoś tak i koło możemy ściągnąć. Jedno. O kurde. Wszystko olej nie zleciał, jeszcze tutaj jest olej. I tu następne. Ściągamy. Co, już ściągacie tą drugą? Tak. To jest. Może ci pojawić, żebym oleju trochę zlał? Czekaj, bo... Wiadro rozstawiam. Tam to takie duże. Pan mi nie podejdzie, pan. Działa, coś się robi. Tam. Ryba, rupa. No, nagrywa. Może i trzymało.
Tu olej w środku ładny, to był wymieniany chyba sezon temu. Albo dwa sezony ma ten olej. Tu mamy taki magnes, ten chwytacz opiłków. Widziałeś? No. Tam też jest? Nie, to jest tam. Ale to wymyślili fajnie. A ten olej to zlejemy, bo no, nie wiem, czy go nie użyjemy jeszcze raz. Trzeba go do czystego tego zlać. Albo damy świeżo, no zobaczymy jeszcze. Nie wiem, czy przez coś przeleje. No bo on jest ładny, czyściutki, nie? No ale chyba nowe damy. Taka piankowa uszczelka. No damy silikon, nie? Czerwony. Masę uszczelkę. No i następna pokrywa. A i tu jest dodatkowy wspornik, bo tu przekładnia jest przykręcona, a to tylko pokrywa jest, nie? I tu główny napęd przechodzi przez to. I na poszczególne koła się rozchodzi. Najbardziej pewnie to małce. No zobaczymy, jak się spuści olej, bo to jest gęsty olej, to tam powiem ci, tak, tych luzów nie jest wyczuwalne, ale wiem, że jak wymieniałem zęby już pod koniec sezonu, to te niektóre tak chodziły mocno te koła, nie? Wiaderko, nie? Beczkę no tu za 20 mało. Litrów będzie na pewno. No beczkę tam mało. Tą 60. No można też do beczki. To przecież tak później zrobimy przed montażem, to wlejemy tak, nie? No. Dalej. Tak, no. Tak w Pakistanie, nie? Tu przez górę, nie? No. Dobra, to przynieś tę beczkę. Masz przedłużenie ręki. Będzie leciał długo, bo jest gęsty też. Samiut. No. Chyba nie. Tu jeszcze jest jeden, zobacz. Daj rurkę. Ty nie wiem, czy tu są wyprzestrzenie? Gdzie ten korek położyłem? Ale czekaj, bo to... A gdzie ten korek położyłem? A nie, skąd ja mam wiedzieć? Ty. Nie wiem, gdzie korek położyłem. Tu jest. To nie zleje. Ta przestrzeń pod kołami chyba jest woda. Bez tego, nie? No tam też była woda w tamtej przekładni. No żeby ją pochylić, żeby ładnie spłynęło. No to już teraz sobie olej spłynie stąd. Trochę to potrwa, bo to jest gęsty jak miód. Specjalny taki. A to poniedziałek. Dwa korki są? Czekaj. No to wszystkie takie opiłki mają się tutaj gromadzić na tym. No pod spodem jest mniej więcej. Ale takich dużych nie ma? Nie. Tylko takie drobna maść taka, nie? No ale to nie mieszaj teraz, wszystko zmiesz z olejem. Wejdź pan. Dobra. Tutaj jest bagna od poziomu. Tu korek spustowy, ten tu położymy. Tu na śrubę. Idzie. Jeszcze zostało do dołu chyba, co? Jeszcze dwie. O, tak jak nie będziemy robić. Panie, co ty kurwa. Teraz coś nabije. Na trzeba zaklepać śrubę. Czekaj.
A żeś nie pograł, panie. Nagrałeś. Daj. No nie, zabierz imbusa. No pójdź. To jeszcze dwie, tak? Czy jedna? Dwie. Trzeba zawsze dobrze im busa sadzić, bo to jest najważniejsze. Takie odkręcanie. Przycinaka to przychodzą takiego. Tam jest leży. I tak o, pod kątem, tylko żeby oderwała się. Gdzie? Może tak, lepiej co? Trzeba się... Poszło, tylko żeby teraz tutaj z tej strony. To może czekać z Marzyńskiem, musi zejść. Nie pamiętam. Gdzie? Co? Wcisnęło się. A weź teraz to wyciągnęliśmy, co? Weź teraz to może puknij, że to się rozszerzyło. Nic nie trzyma to? Może to odkręcimy to. Tą osłonę. Będziemy widzieć. Nie, to dwa okien wychodziło na pewno. Tu nic nie ma. Czekaj, zacznę od katalogu. Gdzieś tu był ten katalog. A tu od góry? Nie, to nic nie ma odkręcane. To jest, ale całe z wałkiem musi to wyjść. To może trzeba ją przechylić, żeby była, wiesz, żeby było na dół. No i teraz pukać. Bo ja w ogóle mogę to robić. Gdzie? Co? Nie. Ja bym tak postawił. Trzeba by raczej się udać, żeby być mocniej. Ale byśmy tak postawili ją całkiem. Ale tu śruba dziesiątkę trzeba wkręcić. Na jaką śrubę dziesiątkę, wtedy czymś metalowym uderzymy. Tutaj widać, że ten bałek jest w całości, to sprzęgło. I wszystko musi być w tamtą stronę, razem z obudową. Bo tu jest nakrętka, będzie chyba 16. 16. N 50 razy 1,5, tak, nakrętka. No z obudową powinno to nam wyjść. A jak nie to uszczelniasz, wyjąć i ten, odkręcić nakrętkę i to wyjąć osobno. Przytrzymasz to? Bo to się nie poleciało? Ja to nie poleci. I tutaj jest luz straszny. Pewnie tu łożysko też jest rozwalone. Tak jest za długa, jeszcze podkładkę daj. Włączam. Nie coś? Okay. Ustawa rośnie z dół. Odchodzi coś? No. Co? No nie, to nie widzę. Nie, to jest cały czas w tym samym miejscu, bo ona wychodzi i skakuje z tyłu. Dobra, to połóżmy to. Trzeba to chyba rozebrać. Nie, co zbierzemy, to wydubiemy uszczelniacz. Trzeba nam to zdejmować? Nie, to nie potrzeba jest. Tu mamy nakrętkę.
Ta paska i tak jest do tego. Bo ona wszystko płyje. Tu nie ma sewera, czekaj. Teraz można tu podeprzeć ładnie, bo nie ma tego. Te osłonki, cyk, cyk. Ale to nie, to musi za budową zejść. Chyba jak za budową. Aha. Trzeba to odbezpieczyć i odkręcić. Co potrzeba? Przycinek długi. Taki śrubokręt, wiesz, do płukania. Idzie, ale to słabo idzie. Udało się po dłuższej walce to odkręcić przecinakiem. Ty, a czekaj, to jest łyżka. Może, to jest strony? Nie, nie wiem. Czekaj. Ale nam nic... No nie, no. Nie da. No. Bo to chyba są. Dobra. Tak, to zeszło, ale pytanie, czemu nam nie schodzi? Cały sprzęgło z tym. To łożysko tak trzyma warunkowe? No. Tak, tutaj ma trzyma to łożysko. Dobra, uderzymy jeszcze, spróbujemy, ale... Przesunimy to i... Trzeba podgrzać, bo to łożysko tak trzyma. To my żeśmy podstawili. Ale to się krawędź może. Ale potem. To i damy drewno. Łożysko idzie do wywalenia. Podgrzujemy trochę pierścień, spróbujemy uderzyć zaraz. Albo trzeba było rozwalić wałeczki, wyrzucić, też by wyszło, nie? Masz? No. Gdzie? Łożysko było zapieczone. No nieraz tak jest, że trzeba po prostu poświęcić. No tak, tak byśmy dawali wszystkie nowe łożyska pewnie. Oparzyłeś? Tak, oparzyłem. I to jest sprzęgło przeciążeniowe tutaj całej brony.
Wychodzi w całości. To by nam wyszło z tą obudową tutaj, nie? Myśmy tam od razu podgrzali to. Teraz wracamy ją. Dobra, przykładamy tą obudowę do góry nogami, tak? No teraz musimy te wszystkie śruby odkręcić, tak. Pokaż tutaj. Tu odbezpieczę, od razu to łożysko wyciągniemy. Większe szczepce, tam te za małe były. Na ty. Kluczu udarowałem tu. Kowózkę. Seger wyjęty. Leju nie żałowali. Trzymasz? No. Pyłka potrzebna. Dobra, udało się. Co? Musimy tutaj zrobić tak. No ale... Musimy to podnieść. Albo widy pochylić. Tak, żeby było tak. A widy pochylić? A nie zjedzie nam? No tak, to już nikt nie będzie ruszał. To jest łożysko baryłkowe. Samorozsadne. Dobra. Leć. Nie ma tu jakichś śrub, żeby to ściągnąć? Poczekaj, a tu... nie. Nie ma tam, tylko są na kołkach to siedzi jeszcze dodatkowo. Tu można podać łyżką złapać. Rany. Rany. No ruszyło. To jest gdzieś sobie wypłukać. Czekaj. Weźmy to może. Większym młotkiem i ten. Poszło? Tak. Tak. Idzie. Pytam, trzeba z tamtej strony jeszcze. Łyżką. Tutaj są. Dobra, teraz ja muszę uderzyć. Chyba poszło. Usiadłem z powrotem. Dobra. No jak to wygląda? Nieciekawie. To zęby tak są specjalnie, czy co? Tutaj, tutaj? Tutaj tak, ale tu już widzisz. Są połupane. Tu już jest rak. Czy nie? Czy to to jest? Czy to rdza? Tutaj rdza, gdzieś woda była i ten. Zapało na zębach, nie? Bo zobacz, jest tutaj, o. Łożysko jest rozwalone i ten. I przekładnia źle już chodziła, nie? No. Tu nawet widać jest, zobacz jaki jest chyba ten. Znaczy te koła do wymiany dwa. No, już tu jest jak wypiłowane. No, daj zbliżenie. Tu będzie fajnie widać. Tak od boku bardziej, widzisz? Mhm. Jakiś rowek jakaś taki. Tu już podejrzewam, że nie ma tych łożysk. Jednego na pewno. Może zaraz będzie wiadomo, co? Może dlatego pękała budowa. Tak, na pewno, dlatego pękała budowa, tak. Bo tu już było, wiesz, nie ten. Później drgania były. Drgania takie. I napierało mocniej, nie? No. Mu się już kreszczyło. Niedobrze, że ona wytrzymała ten sezon do końca poprzedni, znaczy się. Ta wrona, nie? No bo to już jest takie, wiesz. Końcówka była, nie? Bo ja też zauważyłem, że ona się też bardziej grzała, już ta przekładnia, no. Nie? Olej tak, czarny. Przecież ona się grzała. Przecież my olej zmienialiśmy w niej, bo. Czarny. Później no. To już żeśmy dolewali, nie?
No pewnie dolewaliśmy, bo wyciekał, nie? No. Koniec baterii. Także dodatkowo wychodzą jeszcze te koszty tych kół. Dobra. Tak sobie te koło przeglądamy, tu zużycie zębów, a obracamy, a tu na dole brakuje jednego zęba. Także naprawdę ta brona to już... Tutaj ta przekładnia to już ten, była jej końcówka, no. Tutaj nie ma, trzeba poszukać tu. A gdzie ten ząb jest? O, tu coś jest. Tak. O, tu mam kawałek. Szukamy dalej. Tu coś jest wbite, widzisz? No. Ale, o, tutaj już. O, to będzie to, czego szukam. To jest ząb? To nie jest ząb. Ząb, no. Co, najpierw zużyło się łożysko. Zły tutaj był, wiesz, luz między tym. Koło ząb na ząb zachodził, bo... No tak, wycierało ząb w końcu, ten już się... No, złapało później jeden ząb i wywaliło. I może dlatego też obudowa pękła, nie? Bo ten ząb podskoczył, było większe naprężenie, nie? No. Ziewa. No. I tak to wygląda. No dobra, co? Tu rozbieramy, zobaczymy jak tam te łożyska. I zaraz zabieramy się, może wyciągniemy chociaż jedno łożysko. Tam jak to się rozbiera, zobaczymy, nie? Tam jest jeszcze... Olej tutaj. Olej, no to sobie w poniedziałku przyszle. Nie, to zleci. Że chyba by się upał. To nawet jeszcze nie... No trudno to tam... Te łożyska, któreś tutaj te ma luzy chyba. Weź, opatrz, te ma jakie luzy. Pobujaj, to będzie ładnie widać. Nie, tak musisz przed tym. Daj. Całą broną już. Czy to te miało taki? Czekaj. A te? Nie, no wiem, że któreś miało. Duży raz. Jest, tu zobacz, tylko trzeba... Ty, ja to nie wiem, czy to się... Nie, odkręciło. Dobra, zabieramy się za tam. Też będzie, nie? No podejrzewam, że to już ma swój przebieg i wszystkie łożyska się już wytarły i powstały luzy, nie? Tak, żeby ją naprawić, to by trzeba było... Tu jest duży, nie? Też jest, no. Trzeba by było wszystkie łożyska wymienić, uszczelniacze. No i tak, obudowa przekładni i koła tutaj, nie? Chyba jak raczej powinno wszystko tu ugiąć. Turbaj. No raczej bo jak tak, no zobaczymy, czy łożyska go nie... No, czy go nie zmęczyło. No, dobra. To tu jest. Działamy dalej. Tutaj trzeba odbezpieczyć tak samo jak tam. Tu jest agent. Tylko, że to żeby być dojście, nie? To... No, to trzeba wbić tego śrubokręta. Gdzie ten śrubokręt jest w ogóle? Tu może nawet tak podważając, taki mniejszy. Ten za szeroki będzie. A może tak, jak go przepiłuję i będzie dobry. No taki trzeba było, co można w niego pukać, wiesz? No to takiej odpowiedzi nie mamy. Dobra, odpuściłem to. No żabką złapać i żabką kręcić, albo hakowym. Idzie? No. Tylko to jest trochę niewygodnie, bo pod kątem jest, nie? No. Ale... Jeszcze opór daje te zabezpieczenia, co tak było, wiesz. Czekaj, wezmę szmatę jakąś. Przez szmatę to będziemy trzymać, nie? Koło elegancko zeszło. Patrz, łożysko jakie jest. Zobacz. Już jest szlak trafił. No już to już godziny zrobiły swoje po prostu przebieg, nie? Na to nie mamy wpływu. Kurczę, palec.
na to nie mamy wpływu, już coś chodzi ileś lat, się wyżywają łożyska i przez łożyska poszła cała ptaka. Przykładnie. Dlatego warto chyba... Co, też dostałeś palca? Ja też mam palca tutaj już załatwionego. Uszczelnia czy to trzyma, to puknij tam może przez kołek, albo przytrzymaj. Kołek się łupie. Marina, patrz, żeby tam palca nie wsadzić. Ty, bo to na kogo? Ty, bo tu stoi na tym podstawione jest. Kurwa go mać, ja tu miałem nogi. Nie spada, bo widły są. Och, to trzeba do góry unieść i ten. To na dół wpadnie? Nie. Nie, nie, te łożyska trzymają. Czekaj, to tak lekko idzie, może już palcami. Nie wiem, czy tak lekko. Już idzie, no po... Co? Patrzę, czy jakie znaki są, czy trzeba po prostu później poustawiać to odpowiednio. Znaków nie ma, nie? To koło teraz powinno zejść chyba, nie? O, mogę tylko na palce. Dzisiaj to byś mi palce nie zaskoczy nic chyba. Tyle razy coś jabłko. One wszystkie masz. Czyli gorzej może być. A ten olej to jest gęsty, to wszystko jak to... cholera, klei się kurczę. Tylko różnica jak są położone koła, nie? Muszą być tak. Tak, no i później trzeba na frezę ustawić jeszcze odpowiednio i na zęby, żeby, bo na przemian, żeby były zęby, nie? Ale to się... trzeba ten... Czekaj, zobaczyć. Czekaj, bo to wyjęliśmy. No bo one są różnie, ty. Czy to nie ma znaczenia? No, jak mogliśmy to ma... zaznaczyć, co? No jakie to ma znaczenie? Przecież to nie ma znaczenia. To się kręci w tą, a to się będzie kręcić w tą i znowu kolejna w tą. A, wiem co ma znaczenie. Chodziło o to, żeby się mijały zęby z tym. No tak. No dole. Dole. O, na krętko, dobra, to wybijamy to. Nie stawiaj tu. Postaw tu. Jak już, albo gdzieś tu, wiesz, tu gdzie stoi stworzeń na przykład. Czysto. Wybijamy wirnik. Weź kogoś, przejmij stery kamery. Tam jak on odbiera poród. Ciężkie to jest, nie? Do mężczyjszych chyba nie należy. Chłopaki, łożyska wszystkie do wymiany. O. Dlatego są luzy, to wszystko. To już daj zrobił. Pudełko, że to w... Zrobił ten. To będzie lecieć. Czekaj, to kapon taki tu jest. No, ale to kręca. Dobra, to połóż to razie ten.
nic nie będziemy wyciągać. Na razie tylko tak to rozebraliśmy, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. To będzie jeszcze gorsze chyba niż tamte, nie? Bardziej chyba u góry dostaje dupę, nie? Nie. Nie, chyba w to w ziemi, nie? Teraz pytanie, wiesz, kuleje. Ciekawe, jak tu się luz reguluje po prostu. Tych łożysk, czy coś nie reguluje. Tylko nakrętką dokręca się, a tu jest coś jeszcze. A tu nie, tylko uszczelnia. To są uszczelniacze. A? Nie ma producenta łożysk, czekaj. SKF. Łożyska SKF. 32012. Albo 320012. Mam takie same dwa? Same, nie? Bronę rozebraliśmy tylko i wyłącznie dlatego, że tutaj, w tym miejscu jest pęknięcie obudowy. Gdzie to było? Tak, tutaj. W tym miejscu jest pęknięta obudowa oraz głośna praca przekładni i luzy tutaj na tych wirnikach. Nie na wszystkich, ale na niektórych jest naprawdę bardzo duży luz. Zaczęliśmy od rozbierania przekładni. Co się okazało w przekładni? W przekładni się okazało, że są uszkodzone tutaj te łożyska, tak jak widzieliście wcześniej. Te łożyska, które przekazują napęd z przekładni tej kątowej na tutaj przekładnie brony. Tak, łożyska są zużyte. Tutaj jest bardzo mocne wyżłobienie i duży luz na tym wałku. Na tym wałku jest osadzone koło talerzowe. Gdy wałek miał luz, to koło talerzowe również miało luz. I tutaj to współpracuje również z tym kołem koronowym. Tu akurat luzu nie ma. Gdy powstał luz tutaj na tym wałku, to koło względem tego koła zmieniało swoje położenie, co powodowało, że nierówno przylegało do zębów oraz luz ten powodował to, że koło talerzowe źle współpracowało z tym kołem koronowym, co powodowało wyrabianie zębów oraz w pewnym momencie się tak zdarzyło, że jeden ząb musiał gdzieś zachodzić na kolejny i spowodowało to wyłamanie zęba w kole talerzowym. Podejrzewam, że w momencie, gdy ząb został wyłamany, powstała duża siła tutaj na obudowę, dlatego tutaj powstało te pęknięcie. A przyczyną tego wszystkiego było to, że łożyska się już zużyły. Także na tą chwilę w przekładni mamy do wymiany koło jedno, koło drugie, to wiadomo, wszystkie łożyska i uszczelnienia. Tutaj jest sprzęgło przeciążeniowe. Polega to na tym, że brona się rozłącza w momencie, gdy trafi na jakąś przeszkodę. Polega to na tym, że tu jest napęd z wałka. To wchodzi w środek. Tu jeszcze jest takie złożenie igiełkowe, jest tutaj to podparte. Tu, jak widzimy, są wycięcia. 4 wycięcia na obwodzie. I tu wystają takie zapadki, 2 naprzeciwko siebie. I to wszystko jest ściśnięte za pomocą sprężyny. Tutaj widzimy sprzęgło przeciążeniowe brony wirnikowej. Tak, stąd wychodzi napęd z wałka. Tutaj mamy taki bęben z 4 wpustami. Tak jak widzimy, a w środek bębna wchodzi taka piasta, w której są 2 zapadki
które się poruszają wzdłuż promienia. Jedna z tej strony i druga z tej strony. I te zapadki wchodzą tutaj w te cztery wpusty, które są w bębnie. Ta piasta jest tutaj dodatkowo podparta jeszcze, jest złożenie igiełkowe, żeby to mogło się względem siebie obracać. No i tutaj z tej strony jest to podparte na łożysku baryłkowym, z którym mieliśmy problem z demontażem. I tak, te zapadki są tutaj ruchome. Tu już jedną mogę wyjąć, drugą zaraz też wyciągnę. Udało mi się wyjąć te zapadki i sprężyny. Tak to wygląda od środka. I tak, gdy powstanie opór, bo tak, to się opiera tutaj i przenosi napęd. Gdy jest większy opór, to zostaje wciśnięte i przechodzi sobie tak i napęd jest rozłączony. A te sprężyny, które są prostopadle umieszczone do tych tłoczków, to jest wiadomo zamontowane wszystko tutaj w tym bębnie, w tej piaście. Siła wywierana tutaj na to powoduje, że sprężyny się rozszerzają i wtedy wchodzi nam tłoczek głębiej, jeden i drugi, i powoduje to rozłączenie sprzęgła. Następnie wyłączamy wałek, zatrzymuje się bęben i to ponownie nam wskakuje tutaj w rowki, w pusty. Dobra, i tak, stąd wychodzi napęd, później przechodzi na te dwa koła, gdzie możemy zmieniać przełożenie brony wirnikowej zgodnie z tabelą. Następnie, jak tą obudowę położymy, to tak, tutaj wchodzi napęd wałka, tutaj wychodzi, tam jest sprzęgło umieszczone w tym miejscu, tu, zaraz na napędzie głównym wałka. Te dwa koła, co zostały wyjęte, jedno tu, drugie tu, przechodzi tutaj na ten wałek i tutaj mamy koło koronowe. I koło koronowe napędza koło talerzowe i koło talerzowe jest zamocowane na tym wałku. I tu mamy taki wałek z takimi dwoma wpustami i te wpusty przychodzą, tutaj już cała przekładnia, ta obudowa przychodzi tu do brony wirnikowej i napęd jest przekazywany tutaj poprzez takie sprzęgło z przekładni na całą bronę wirnikową. A w środku brony wirnikowej są na każdym wirniku koła zębate o tej samej ilości zębów i obracają się na przemian. Stąd wychodzi napęd i po kolei, mamy jedno wyjęte, na przemian się te koła wirniki obracają względem siebie. W jedną stronę i w drugą stronę. Tak to wygląda. A wirnik jest osadzony na dwóch łożyskach stożkowych. Między łożyskami jest też tuleja, jest następne łożysko, przychodzi te koło zębate i jest to wszystko skręcone nakrętką. Tutaj jest podwójne uszczelnienie, tu jest simmering i tu jeszcze jest taka chyba jakaś warga uszczelniająca, jakiś taki dodatkowy jeszcze uszczelniacz, żeby tam się nie pchała ziemia. Albo filc, albo coś takiego, dopiero będę widział, jak to rozbiorę. No i na 3-metrowej bronie wirnikowej jest 10 takich wirników. Koła są zabezpieczone tą nakrętką i to wszystko jest zabezpieczone tutaj w sposób taki, że nakrętka jest zaklepana. Jeżeli chodzi o te koła, to stan ich jest w porządku. Największym problemem jest to, że pękła obudowa brony, tak jak pokazywałem wcześniej, w tym miejscu. Było to spowodowane zużyciem łożysk i uszkodzeniem koła talerzowego, wyłamaniem zęba, co spowodowało większe naprężenie w obudowie i coś musiało, wiadomo, się poddać i obudowa pękła. Teraz, żeby tą bronę naprawić, to musiałbym tak, zamówić całą obudowę. Sprawdzałem, obudowa jest dostępna. Koło koronowe, koło talerzowe, wszystkie łożyska, czyli dwa tutaj, dwa tu
i dwa tu, i dwa tu. Jeżeli chodzi o przekładnię, bo trzeba byłoby wymienić wszystkie łożyska. Sprzęgło w sumie też by było dobrze, żeby dać od razu nowe, bo ono u nas chodziło dwa sezony, te sprzęgło, bo było wymieniane, bo podczas sezonu nam po prostu się rozleciało, to było wymienione, chodziło do końca, wiadomo, do niego jest dostęp, można byłoby je wymienić podczas eksploatacji, nie trzeba by na razie go wymieniać. I należałoby wymienić wszystkie łożyska na wirnikach oraz uszczelnienie, od razu też i nakrętki, bo tutaj wszystkie nakrętki praktycznie są jednokrotnego użytku, trzeba byłoby wszystkie nakrętki wymienić. Tutaj tak nie mieliśmy takiego klucza i dostępu. Ogólnie te nakrętki, które są zaklepywane, trzeba za każdym razem używać nowe. Tu następna. Demo uszczelnienia. I jeszcze tutaj, tak jak patrzę na te wirniki, to niektóre są bardzo mocno zużyte. Tak jak widzimy w tym przypadku, gdzie tutaj już mam pęknięcie, jest tu bardzo mocne o takie jakby odchylenie, wyłamanie. I tutaj wszystko jest też na zewnątrz po wycierane. Niektóre bardziej, niektóre mniej. Ale już wiadomo, ta brona zrobiła bardzo dużo hektarów. Rok produkcji tej brony to jest 2006 rok. U nas ona pracowała 4 sezony, czyli zrobiła około 1100 hektarów, gdzieś tak liczę. Brona zamontowana była w sadzarce Grime GL34T. I tu na tych właśnie wirnikach również trzeba wymienić wszystkie łożyska, bo widzimy, jak one są już zużyte. No to wszystko jest spowodowane już tym, że brona ma bardzo duży przebieg, bo jest to 2006 rok, my ją mamy 4 lata, nie wiadomo ile godzin, ile hektarów pracowała w poprzednim gospodarstwie. Myślę, że gdyby było to rozebrane dużo wcześniej i zostały zrobione te łożyska, to uniknęlibyśmy tego kosztu tej obudowy i tego koła koronowego. My tu widzimy, że jest naprawdę bardzo mocno wyjechane i to spowodowało właśnie uszkodzenie tego zęba. Być może nie była dobra, nie był dobry styk zęba z zębem. To powodowało wykruszenie przy mocniejszym obciążeniu. Albo po prostu już ząb gdzieś na ząb wszedł i spowodowało to wyłamanie. Ale podejrzewam, że chyba zły kontakt między zębami z niecałą powierzchnią i po prostu uderzenie, przeciążenie spowodowało wyłamanie zęba. Także teraz się w ogóle zastanawiam, czy koszty tej naprawy tej brony będą w ogóle opłacalne, czy nie lepiej szukać drugiej brony. Także pierwsze co zrobię, to zrobię listę części i wyślę po prostu do wyceny, jakie będą koszty naprawy tej brony. I następnie podejmę decyzję, co dalej z tą broną. Czy szukamy innej brony, czy naprawiamy tą. Jeżeli ktoś by miał dostęp do instrukcji serwisowej albo naprawiał taką bronę, to proszę napisać w komentarzu, odezwać się na maila, bo z chęcią bym taką instrukcję nabył, bo by mi to ułatwiło później montaż, momenty dokręcenia nakrętek łożysk, gdzie przydały, jak to wszystko po kolei składać, bo tak to trzeba będzie to wszystko robić na oko. I tak ta sytuacja wygląda. Dobrze, że tą bronę rozebraliśmy. No i dobrze, że nam wytrzymała w poprzednim sezonie, że się nie rozkraczyła podczas sadzenia, tylko wytrzymała do końca. To taki jedyny plus tego wszystkiego. Także dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Pozdrawiam, cześć. Tu wam jeszcze pokażę w sumie. Mam już części do mojego Kaminsa 8.3 od 7250 Pro. Wałki rozrządu. Ale na ten temat będzie już osobny materiał, bo plan jest taki, że trochę tutaj posprzątaliśmy na warsztacie, bo trochę tu już mieliśmy naprawdę ciasno. Rzeczy, które będziemy naprawiali później, zostały wywiezione z warsztatu, żeby po prostu nie zaśmiecać. Tu mam dwa silniki rozebrane,
Jeden silnik, drugi, tam są wały, głowice, bloki są wywiezione, bo będą myte, czyszczone. Tutaj mam jeszcze nową pompę do 7250, łożyska do mostu, tu stara pompa. Także to wszystko jest przygotowane, czeka teraz na montaż, ale plan jest taki, że jedziemy 7250, znaczy kabiną z tylnym mostem i ze skrzynią, bo ciągnik jest rozpływony, nie ma silnika i przodu. Jedziemy sobie tutaj, postawimy go tutaj, bo przód już jest dany do malowania, maska zdjęta, jest również zdjęte boki. Wszystkie elementy, które były możliwe do zdemontowania, zostały zdjęte i zawiezione. Zostały tylko do zdjęcia błotniki i dach. Dachu nie mogliśmy zdjąć, bo ciągnik jest na podwórku. Teraz jak tutaj nim wjedziemy do środka, tu sobie go postawimy jak najbliżej, żeby tam mieć jak najwięcej miejsca. Zdejmiemy dach, koła, błotniki, damy do malowania i powolutku będziemy sobie składać silnik. Tak jak zdążę do sadzenia ziemniaków, to zdążę. Jak nie zdążę, to są inne ciągniki. Także zobaczymy, jak to się potoczy. A teraz biorę się za stworzenie listy części. Wysyłam maila do kilku firm w celu wyceny i zobaczymy, jakie będą koszty i co będziemy robić dalej. Także dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Pozdrawiam. Cześć. Alright, I'll do anything that I feel like I want.